Witajcie, z tej strony Patryk, kanał Buty Nie Grają. I muszę zacząć mówiąc od tego, że popełniłem błąd. Tak, moi drodzy, wszyscy się mylą na tym świecie, w tym ja. I dałem złe buty do top 5 butów outdoorowych. Ale zanim przejdziemy do odcinka, pamiętajcie subskrybować kanał, polubiać ten film i żeby dotarł do dużej ilości osób, ponieważ faktycznie popełniłem błąd. To Hardeny Step Backi powinny być w top 5 butów outdoorowych. No, to już wiecie, jak to wygrał porównanie. Jak wiecie, mamy tutaj budżetowe Kyrie, budżetowe Step Backi. Oba buty, jak widzicie, piach jest na podeszwie, więc no, na dworzu grane było. A jak było grane na dworzu, to mogę się wypowiedzieć, które lepiej nadają się na outdoor. I tak, przejdźmy na początku do ceny do sztosa. No, sztosy. Nie wiadomo, to są budżetówki. Na budżetówki rzadko wchodzą jakieś fajne CW. Ostatnie budżetówki z takim fajnym CW to były Jordany One Take'i na QEG 54. To były ostatnie takie budżetówki, które naprawdę miały to coś. Więc co możemy tu porównać? Cenę! Cenę! A jak wiemy, cena na outdoorze też jest dość ważna, ponieważ nie chcemy przepłacać za buty, które będą orane 10 razy bardziej niż na hali. I tak, no tutaj, tak jak już we wtorek mówiłem, da się zbić tą cenę do 95 zł, czyli poniżej 100. Nie mówię, że w tym momencie, ale ogólnie będzie się dało, bo dajecie kod Sodexo, na początku oczywiście promocja, minus 50% na Adidasie, które są 5 razy w roku, do tego kod Sodexo minus 50% i macie 95 zł. Tutaj myślę, że okolice 190-180 zł są do osiągnięcia, czyli 2 razy więcej. Dziękuję za oranę. Nie chcemy płacić więcej za buty. Za buty outdoorowe chcemy płacić jak najmniej. Czyli 1-0. Przejdźmy do amortyzacji. Ogólnie te Kylie nie mają żadnej. No i tyle. I tyle chciałem powiedzieć. Tutaj jest tylko pianka lekka. Tutaj mamy więcej bounce'a. Przez to ten bugiet jest taki lekki. On jest kosmicznie lekki ogólnie. Topka najlżejszych butów to jest pierwsze albo drugie miejsce. Nie chcę kłamać. No tutaj no bounce. Bounce jest ogólnie dość ciężkim systemem amortyzacyjnym, więc ta waga wzrasta. No ale jest ta amortyzacja. Jest. Dajmy jeden punkt i jest 2-0. Trakcja. Przy obu jest bardzo podobny poziom. Ciężko mi dać taką jednoznaczną ocenę, ale minimalnie, może minimalnie, ale tak dosłownie o 1% Kyrie będą miały lepszą trakcję. Jakoś, wiecie co, gęściej jest ta siatka w ogóle walnięta na tej podeszwie, więc myślę, że może to tam ten 1% dodatkowy trakcji da, więc o 1% szybciej zatrzymacie się przy tym, jak biegniecie na betonie, na którym oczywiście jest piasek, bo zawsze na betonie jest piasek, nie ma wszystkich betonowych boisk. I może troszkę mniej się poślizgniecie, więc dajemy punkcik. Tutaj jest 1-2 dla step back. Jeśli była trakcja, była amortyzacja, no to oczywiście wygoda buta. Tutaj jest pusto. Pusto. Jest pusto. Tyle mogę powiedzieć. W środku, wewnątrz, no troszkę się zapada pięta, to jest jakiś plus, malutkie poduszeczki. Na pewno but nie uwiera, nie jest niewygodny. Ten jest super, bardzo wygodny but. Chyba z budżetówek najwygodniejszy. Dlatego no ciężko dać inne rozwiązanie niż punkt dać Hardenom i mamy już tutaj 3-1 i w tym momencie Hardeny już wygrały. Jeśli chodzi o ochronę rozklekotanych stawów, no to tu jest też bardzo ciężko, ponieważ buty Hardena no, mają troszkę lepszą trakcję, są wygodniejsze, nawet dobrze dopasowane, ale tutaj jednak jest wyżej, troszkę minimalnie lepsza trakcja i dopasowanie jest okej, nic wybitnego, zwykłe dopasowanie buta, więc no dam tutaj ten punkt. Wiadomo, to są buty budżetowe, wiele od nich nie wymagamy i mamy 2-3. Buty Hardena wygrały, 3-2 i parę zdań podsumowania. Ogólnie, gdybym mógł jeszcze raz nagrać
top 5. Ja wtedy, nie wiem, co mnie, miałem jakiś blackout w mózgu czy coś, że nie dałem tych Hardenów, ale one tam powinny być. Powinny być kosztem Kyrie i Hardeny powinny być na pozycji numer 4. Lebrony jeszcze by spadły za nich. Naprawdę bardzo fajne buty. Uważam, że z budżetówek w tym momencie, tej Guanów jeszcze nie miałem, więc nie chcę się wypowiadać. Nowych KD budżetówek jeszcze nie mamy, więc to jest chyba najlepszy budżetowy but do koszykówki i też najtańszy prawdopodobnie. Na promocjach oczywiście, nie retailowo. Pamiętajcie, nigdy nie kupujemy Adidasa za retail, bo to jest seppuku, albo jak to mówią niektórzy, sudoku. Reasumując, Hardeny są po prostu lepsze, moi drodzy. Ja wiem, że wynik jest 3-2, w miarę wyrównanie i tak dalej, ale ogólnie Hardeny są zdecydowanie lepsze. Naprawdę będziecie wolić, chyba że macie manię posiadania niskich, to i tak Hardeny. Macie manię posiadania leciutkich, jak najżywszych butów, wtedy będziecie szybsi o 0,0002%. No to Kyrie, po prostu materiał jest lekki, nie ma żadnych systemów w podeszwie prawie. No i możecie biegać z nich. Ja osobiście w każdej sytuacji wybrałbym Hardeny, mimo że wizualnie Kyrie mega siedzą, ta kolorystyka jest super. Ale w nich też na pewno będę grał na outdoorze. To mi kompletnie przeszkadza. Myślę, że na tartanie, bo będą mi znikać stopy, bo będą mi się zlewać z tartanem. Tym pomarańczowym takim będę niewidzialny. Jakbym się opalił i nie był wnukiem młynarza. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Dawajcie znać oczywiście w komentarzach, jakie porównanie butów wy byście chcieli zobaczyć. Czy kolejne porównanie budżetówek, na przykład Kyrie z Lebronami, czy Hardenów z Lebronami. Oczywiście Lebronami Witnessami, no bo ten. I dajcie znać, jakie na przykład takich wyższo-tierowych butów chcielibyście zobaczyć też porównanie. Dobra, z mojej strony to już wszystko. Nie zapominajcie subskrybować kanału i do zobaczenia w następnym odcinku. Cześć!